Na lotnisku Chopina oprócz terminala pasażerskiego znajduje się również terminal cargo. Każdego dnia przylatują tu samoloty pełne przesyłek. Dziś pracę przy jednym z nich koordynuje Karina Kowalik. Jest 5:30, wychodzę właśnie na płytę. Będziemy rozładowywać samolot, tankować samolot, a następnie ładować towarem, który poleci się do Hongkongu. Nasz samolot jest unikatowy. Jest to jeden z nielicznych egzemplarzy MD-11. MD-11 to wyjątkowy, bo trzysilnikowy samolot średniego i dalekiego zasięgu. Ten gigant ma 66 metrów długości i może unieść aż 85 ton ładunków. Tak duży samolot jest wyzwaniem dla ekipy UPS. W ciągu 2 godzin muszą go rozładować i załadować ponownie. W razie opóźnienia misterna siatka połączeń może posypać się jak domek z kart, a klienci nie dostaną swoich przesyłek. Za plan załadunku odpowiada dziś Tomasz Poślad. Dotarłaś na pozycję? Tak, dotarłam na pozycję, samolot właśnie kołuje. Oprócz presji czasu na pracownikach UPS ciąży ogromna odpowiedzialność. Załadowanie samolotu tak, by nie zaburzyć jego środka ciężkości. Nawet mała pomyłka może doprowadzić do przewrócenia samolotu, tak jak miało to miejsce w jednej z koreańskich firm. Najważniejsze w tej pracy jest podział i komunikacja, bo jest nas mało, jest dużo obowiązków. A tak naprawdę najważniejsza jest presja czasu w tej operacji, więc musimy mieć wszystko pospinane i na czas ogarnięte. How are you? Hello! Kapitanem MD-11 jest Amerykanin Wayne Ward. Most airplanes come on final, they're only going about 130, 140, but this airplane, because of its design, it flies a whole lot faster over the numbers. So you really got to be on top of it. It's dangerous. People think it's dangerous, but I think it's a lot of fun when you fly fast. Your hair's on fire. W samolotach cargo nie ma tak dużej załogi jak w lotach pasażerskich. Ekipa składa się zawsze z 3 osób i są to wyłącznie piloci. This particular airplane is a McDonnell MD-11, and back 80s, 90s vintage, about a 630,000-pound airplane will carry a lot of weight a long way. Carries about 20,000 packages and is a great workhorse for UPS. Ten gigant mógłby przewieźć 85 samochodów osobowych i lata na wysokości 11 tysięcy metrów nad poziomem morza z prędkością przelotową 875 km na godzinę. I love flying because it's like practicing getting raptured all the time, except you have to come back and land. Plus, since we have packages and not passengers, they don't complain about the turbulence from my landings. Po lądowaniu paczki trzeba natychmiast wypakować. Możemy rozpocząć rozładunek. Rozpoczynamy rozładunek. Musimy mieć oczy dookoła głowy, bo oprócz tego, że dzieje się coś w kokpicie, dzieje się coś na tyle, na luzie i schodzą pierwsze kontenery potrzebne do odpowiedniego rozładunku samolotu. To bardzo precyzyjna i wymagająca koncentracji praca. Zawsze sprawdzamy, czy jest ten sam numer, znajduje się na manifestie. W związku z tym mamy pewność, że nikt nie ingerował w kontener. Karina musi sprawdzić zgodność numerów plomb z manifestem na każdym z kontenerów. Mamy jeszcze około godzinę 45. Jest to bardzo dobry czas, patrząc na to, że mamy cały tył rozładowany, cały luz. MD-11 to samolot, który trzeba rozładowywać i załadowywać w odpowiedniej kolejności. Błąd w sekwencji wykonywanych czynności może prowadzić do zaburzenia środka ciężkości. Źle wyważony i zapakowany samolot to ogromne niebezpieczeństwo. W 2013 roku samolot cargo jednej z linii lotniczych rozbił się, ponieważ źle przeprowadzono jego załadunek. Na pracownikach UPS ciąży ogromna odpowiedzialność. Najprawdopodobniej najbardziej niebezpiecznym momentem jest rozładunek i załadunek samolotu, bo tak jak widzicie, są kontenery, które są załadowane po kilka ton. Te kontenery przesuwają się po pokładzie, przesuwają się po platformach, przesuwają się po pinionach. Taki kontener, no, jeżeli by uderzył w człowieka, podejrzewam, że mogłoby to się skończyć tragicznie. Podjeżdża beczka, no to idę, zjeżdżam na dół i ją podstawię, tak? Dobrze, wspaniale. Beczka, czyli cysterna z paliwem. Czekaj, jest w porządku. Paliwo się tankuje, 161 tysięcy funtów. To są takie ilości horrendalne, że to taki zwykły osobnik to nawet nie przejeździ takiej ilości paliwa przez całe życie. Karina cały czas nadzoruje pracę zespołu. Dobra, schodzi ostatni kontener, pojedźmy po załadunki. Załadunki już do ciebie jadą. Do wylotu samolotu pozostała jeszcze godzina.
Karina rozpoczyna koordynację precyzyjnego załadunku. Przy samolocie pracuje teraz 15 osób. Każda z osób pracujących przy MD-11 przeszła specjalne szkolenie na obsłudze tego rodzaju samolotu. Dobra. W tym momencie wojdujemy, schodzę na dół, ładuję szybko tył. I jest ok, mam nadzieję. No dawajcie, bo jest... Te paszki do luzu już poszły, już można to... Zamykać? Tak. Dobra. Do odlotu mamy tylko 15 minut. 5 kontenerów jeszcze musi wjechać. Sprawdzenie musi zostać zrobione z całkowitym końcowym wyważeniem. No i podpis u pilotów. Czy się wyrobimy? Miejmy nadzieję, że tak. Presja czasu jest ogromna. Pracownicy cargo wyważają samolot w ostatniej chwili. Tym ich praca różni się od lotnictwa pasażerskiego, gdzie wszystkie obliczenia wykonuje się wcześniej. I mamy ostatni kontener na górze. No i tyle. Fajnie. Dziękuję. Okay, gentlemen, see you again in Warsaw. Bye bye. Waga zatwierdzona, checklista podpisana. Pozostały tylko procedury obsługi naziemnej. Drzwi zamknięte, możemy lecieć. I co? Słuchawki podpięte, pusz też. Myślę, że za minutę dwie wyjdę. No dobrze, dobrze. Ok, dziękuję. Samolot załadowany, w drodze do Hongkongu. Moja praca na dzisiaj jest skończona. Dzięki szybkiej i profesjonalnej obsłudze ekipy UPS samolot startuje zgodnie z planem. Teraz przed nim ponad 8000 km do Hongkongu. Stamtąd poleci do Dubaju, następnie do Kolonii i za tydzień znów pojawi się w Warszawie, żeby odebrać Wasze przesyłki.